Siema, siema, witam. Jak mi się gra na razie? No dużo lepiej niż 3 dni temu. Progres jest ogromny z dnia na dzień, bardzo mnie to cieszy. Gdyby nie było pana progresu, to lekko bym się martwił. Nie mam żadnego składu, skład zbudujemy w poniedziałek. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie bardziej owocny niż wczorajszy. Pięknego Memphisa dzisiaj zakupiłeś, pozazdrościć. A na samym początku potężna paczka z podglądem. Okej, mam nadzieję, że to nie będzie predykcja. W poniedziałek będziemy budować skład. Mam nadzieję, że do tego momentu uda nam się ostro wzbogacić. Z tego co każe, to dzisiaj jest piątek. Także 3 dni jeszcze przed nami. Jeszcze 3 dni, 3 streamy do tego czasu. Jest nadzieja, że w końcu to odpali. Bo porównując do innych gości, co trafiają, zostałem lekko w tyle. Mam nadzieję, że tylko po to, żeby na samym końcu wyprzedzić wszystkich. Jest pierwszy okaz jakiś fajny. Sabitzer z Bayernu, okej. Witam, Paweł. Siema, witam. Antony Martial, Antony Martial i Sabitzer. I to jest początek tak zwany konkretny, ale wczoraj też był początek nie najgorszy. Pan Gnabry. Oglądałem sobie wczoraj po moim streamie. Miało wspólnego streama parę zagranicznych, że tak powiem, pro playerów i niektórych streamerów niemieckich razem siedzących na Discordzie otwierający mnóstwo paczek. No ja wam powiem, że ci panowie z zagranicy to już normalnie w jednym składzie mieli Nazario, Vieirę i Neymara, Messiego wokół tego. Wyglądało to dosyć komicznie. Lechu też ma Vieirę na trenę, co chyba się nie liczy. No, średnio, średnio. Nie bez powodu zmniejszyli liczbę spotkań w Champions, bo właśnie nawet z tymi siermiężnymi rywalami na początku będziesz się bardzo męczył. Gdybyś miał grać tak każdy mecz, 30 spotkań z rzędu, no to by było troszkę męczące na dłuższy etap. Nie wiem coś. Oj, poczekaj, ja też nie wiem co się dzieje. Jezu, Moratę to już widzę 7 raz chyba. No chyba lepiej tak niż byli totalnymi sierotami, no nie? Nabil Fekir 84, fajne ma staty Nabil. Czy będę robił wszystkie SBC w poniedziałek? Możliwe, że do tego siądziemy. Tak, jest to możliwe. Najlepiej, że bramkarze nic nie bronili. No ludzie tak chyba myślą, no. Ludzie tak chyba myślą, a potem by narzekali, że ich wszystko puszcza. Faktycznie chyba lepiej tak jak jest na razie, aczkolwiek zdarza się im czasem z dystansu odwalić niezłe gówno. Sawić. Jest niedobrze. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi. Gdzie kup... Jest jakiś... Bardzo chciałbym krzyknąć, ale szanuję to, co się działo. Aczkolwiek, dziękuję bardzo. Doceniam Egipcjanina. Jestem niezmiernie wdzięczny. Wreszcie to jest traf wybitnie zajebisty. Appreciate it. Mohamed Salah w wersji Intworn. Ja pitole. Witam, słuchajcie, w pięknym momencie. Pół miliona monet. Pół miliona. A jako, że to jest gość z pierwszej drużyny tygodnia, wydaje mi się, że nie ma co go sprzedawać, bo on powinien pójść w górę. Aczkolwiek po streamie dopytam osoby bardziej kompetentne ode mnie i doradzą mi, ale bardzo mnie to cieszy. W wersji 91 na rynku aktualnie chodzi 3 miliony monet, 2,5. A ile taki Ronaldo kosztuje? Portugal, ten Mirnator, 1 700 000. To nie będę sprawdzał Mbappe, bo kosztuje tyle samo, a Neymar? Neymar, 1 000 000 monet. Messi jest w okazyjnej cenie, moim zdaniem. Ja bym z wielką chęcią przygarnął Mesjasza do pierwszego składu. 700 tysięcy. Także praktycznie w całości go pokrywa Mohamed Salah. Mam nadzieję, że podrożeje także. Czemu na PS4? No bo paczki otwieram na PS4. Gameplayem rozkoszujemy się na platformie PS5. Sissoko. Sissoko pewnie drogi. No i mnie to zadowala jak najbardziej. Co myślę o Messi w tej edycji gry? Wydaje mi się, że jest świetny. Co mamy tutaj? Inform. Jezus Maria. Myślałem, że Haaland, ale nie ma informa chyba. Jak nie wiem, jak można inaczej powiedzieć na szkołę, na technikum, no. Chybiek. Muriel, Jezus Maria. A nie, Zapata. U siebie, no to tak muszą mieć 45 lat, no to jest jednak Klosterman, no to muszą mieć wciu lat, nie? Żegnam, Robercie, czy jutro będzie stream? Oczywiście, Kamavinga. Świetny traf. Ale nikt nie wyszedł do mnie. Hernandez. Był Dinie, był Hernandez, nie było jeszcze ani razu Fernando Mendiego. Gdzie on jest? Myślę, że to powinna być bardziej dodatkowa motywacja, jak ci zrobię jakiegoś daba, a nie jeżeli rzut padem. Jak wspaniale. No nie, to nie oko, to Jezus Maria, jest. Ósmy raz Morata. Sponsor. Jest! Wyczekałem walkoutu Bernardo Silva.
80 tempa ma Bernardo Silva, okej, okay. Myślałem, że koniec, nie potrafi biegać, on nie najgorzej wygląda. Miało to jakieś znaczenie. Jest walkout. Modric! Luka Doncic! 87. Okej. Okay. Welcome, ale wyszedł. Coś jest. Jednak nie ma nic. To u Saint? Saint Maximum, nice. Co? Dybala. Witam. Czyli tak jak chciałem, jest 3 walkouty do końca pońców tej dwunastki. Jest Jan Paolo. Oj? Nie, to nie walkout. Ma to jest Ligt. 7-3 tempo. Trochę mu zboostowali. Narodowe i ligowe. To trzeba od razu na początku walić. Phil Foden. No i zajebiście. Zgadzam się. Swoją tezą. W jakichś Mosalach na przykład. To chyba nie jest Mosalach. Sommer. O. Dziękuję bardzo. Chociaż De Bruyne siedzi. No zajebiście by siedział, tak szczerze. Ale jednak wolę. Chociaż Walker, kurde, wszyscy pasują, tylko nie ten Messi. Kogo ja mam wziąć? Walker, Cancelo zajebiście siedzą tu. Nie no, Messi. O kurde. Uledało na koniec. Ten Rebic and Salim tu zostanie i jest w miarę okej. Okay. Messi w pierwszej za. Tego? Greenwood? Kurde. Chyba jakiś Brand by się przydał w pierwszej za Greenwooda. Na SP nie za bardzo. Neymar i Messi, aha. No i ciul. Hit. Rebic co dał bombę. Gość zagrał sam do siebie piłkę Neymarem. Podaniem. Nara. No, kopnij. Piątka obrońców. Jest! Mo Salah. Jaki upośledzony mecz. Nie dziwię się, że wyszedł. 100 zgrania. I bramkarz bez zgrania. Ciekawe. Nice. Leoś Pepsi is the goat. Że mi jakiś kundel pod oknem szczeka. Jeszcze bramu się wodować. Skłonny, żeby mieć Messiego w pierwszym składzie, w takim swoim normalnym. Tak mi się gościem gra zajebiście. Antony, Martial. Greenwood, zajebiście. On ma bombę. Ale Greenwood ma zajebiste strzały. Co jest? Nice. Ja pizgam. Co ja zacząłem robić w tej obronie? Paka za 50k, trzeci raz z rzędu. Wygląda na papierze jak totalne gówno. Nie będę oceniał, dopóki nie otworzę, bo te paki za 50k to się ocenia zanim się otworzy, a nie ma nic w środku. Rebić. Miałem go w drafcie, ale w paczce to niezbyt go chciałem. Jeszcze 3 paczki. Okej. Okay. Pozytywnie zaskoczą czy nie? Chyba nie. Malen. Po prostu Malen. Bo to 10 Malen. I Laścik. Ostatnia paczka dzisiaj. To potężne drafty. Bez walkoutu. Najlepszy traf za draft. My none. Jaki sens tego jest? 15k zarobku za wygrane drafty są.